Witajcie! Małe zakupy, będziemy kończyć 60. Tutaj widzicie zestawy uszczelek, o-ringów, szymiaringów, te zębatki gumowe takie też. No i dwa cylinderki hamulcowe idą tutaj. Jeden na lewą stronę, drugi z prawej. Wszystko będziemy robili. Jeszcze tu muszę, widzicie, taśmę tą oczyścić. Tam jeszcze posprzątać w środku i wszystko będzie elegancko. Jeszcze tutaj ten bęben hamulcowy też doczyszczę, ale to wszystko powoli. No, akcja ściągania gratów z przyczepy. Tu widzicie, jest widły, są brona, tam są ciężarki do tego ciapka. No i ściągamy teraz betoniarę zawiązana pasem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Łoty. O, jest na luzie. I do góry. Jeszcze podjedziemy. Jedziemy z betoniarą. Szkoda, że tamtego załadunku nie zagrałem, bo było dużo, dużo trudniej. Zresztą miał swój koncert. Ale nie ma to jak polegać na sąsiedzie. Sąsiad mówi, a weź to obróć. No i obróciłem i patrzę, jak elegancko poszło. To nie takie proste, wysłuchajcie. Tu będzie łatwiej. Tego szekla, czy jak to się tam nazywa, odtętegować. No. To damy tu. Wyciągamy, zaraz będzie ściąganie brony i pozostałych gratów. O, dobre. I teraz to tylko opuścimy. Kulturka. O, i taram. To jest na miejscu. Jeszcze ją tylko obrócimy. Aha, nie obrócimy, zanim nie wycofamy ciągnika. Chyba. Dobra, trzeba cofnąć. Teraz obrócimy, żeby dość do niej nie kapał. Czy niech kapie? A niech kapie! Czemu nie? Nie będzie gniła, bo ona jest zabetonowana cała. To lepiej odwrócić ją do góry kołami? No to odwracamy. A już nie pamiętam, jak to. A ta betoniarka chyba starsza ode mnie, albo prawie. No i kultura. I teraz tylko ściągnąć brony.
teraz zabierzemy się za bronę, a jeszcze są widły do wzięcia. Jak ja robiłem tyle czasu bez tura, to ja nie wiem, powiem wam tyle. A kosztował mnie ten tur majątek. Taki kolega z centralnej Polski, to on wie. Bo on mnie wkręcił z tego tura. Łyżka. Znaczy łyżka, widły. Wejdzie, wejdzie chyba. Zobaczymy. To się da wziąć, czy się nie da. No i widły siedzą. Te tur bez wspomagania, ja nie wiem, co to jest za pomysł w ogóle. Kto ma jakieś tura, takie, znaczy wspomaganie takie tanie, żeby coś zrobić? Chwalcie się, bo ja tak nie pofunkcjonuję z tym. A jeszcze... I wszystko, słuchajcie, zdjęte jak trzeba. Zaczepię przyczepę teraz i będę wrzucał drzewo. Kolejny transport. To już sobie poczeka. Poukładam zaraz jeszcze tak, żeby było więcej miejsca tutaj i do koszenia, i do przełażenia, żeby nie kolidowało. Zaczepiam 60 przyczepę i wio. Idziemy przyczepę podpiąć. Drzewo bez przyczepy, o, kapeć, będę musiał jeszcze napompować koło. Zaraz będzie załadunek, trochę się narobię przy tym, ale zobaczymy, bo tak się trochę zanosi na deszcz, mam nadzieję, że zdążę przed tym deszczem zwieść to drzewo. Zrobione. To jedziemy teraz przyczepą. Dobra. To drzewo i będzie załadunek. Jeszcze dwa kursy jak nic.
do dzieła. Drzewo załadowane, jedziemy, ale zobaczyłem w międzyczasie, że trochę kapeć tutaj jest z tego. No i dopompuję i ruszamy w drogę. Burty na wszelki wypadek oczywiście porządnie spięte. O, światełko nie działa. A co to się stało? Dorówka? Dopiero przecież nowa. O, tu już się napompowało chyba. Wystarczająco, dobra. Napompowane, przyczepa pełna, na tyle na o ile jest, no i w drogę. Piątka nie? No to dobra. Myślałem, że piątką będzie. No tutaj ładnie żydko rośnie. Jakiś ugór. Tutaj trochę lipie. Same piaty, słuchajcie. Szósta Z. I jedziemy. I jedziemy. Drzewo zaczepione. Dzisiaj rozładuję to, poukładam, tak żeby przykryć przed deszczem. Troszkę szybciej pojechać, ale trzęsie, cholera, może na stojące lepiej. No ten fotel muszę coś poprawić. Tego tam przykręcałem, słuchajcie, z tyłu na wagę, ale chyba nie działa. Będę musiał zmienić fotel. Deszczowa się zanosi. No tu muszę zwolnić, bo tu będą dziury takie duże. Deszczowa się zanosi pogoda i chyba nie dam rady już pojechać drugim razem. Ale będę próbował. Bateria powoli się kończy, ale myślę, że uda się jakiś film poskładać. I będzie dobrze. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.